pełen składników odżywczych, prawdopodobnie pochodzenia starożytnej Persji, przedmiot kulinarnego mitu ze względu na właściwie niezbyt wysoką, zawartość żelaza i ulubiony przysmak Popeya – szpina. Oh yes. Przy średniej cenie sprzedaży wynoszącej $660 za 1000 litrów musisz być gotowy do zbiorów w czerwcu. Pamiętaj, że potrzebujesz tutaj specjalistycznego kombajnu OXBO MKB4TR. Wiosna i lato to sezony szpinaku. W marcu lub kwietniu bierzesz siewnik i wysiewasz około 10 litrów nasion na hektar, aby w zamian spodziewać się plonu około 2300 litrów. Jeśli nie chcesz tracić czasu, możesz zbierać szpinak dwa razy w sezonie. Aby to zrobić, musisz zasiać go w marcu, poczekać aż dojrzeje, zebrać go od razu w czerwcu i obserwować, jak rośnie. Nie zapomnij zastosować swojej zwykłej poprawy plonów, tak jak robisz to w przypadku innych upraw. Jeśli zrobisz wszystko dobrze i na czas, zobaczysz te etapy wzrostu, które nieznacznie różnią się w drugim cyklu. Jak to często bywa w przypadku upraw takich jak szpinak, pierwszy etap wzrostu po pierwszym zbiorze wydaje się nieco bardziej krzaczasty. Pomaga łatwiej śledzić wizualnie wszystkie pola szpinaku. I pamiętajcie słowa jednego z naszych ulubionych żeglarzy. Jesteś silny jak koń, bo jesz szpinak. No cóż, przynajmniej zbierz go i sprzedaj, zanim zwiędnie, dobrze?